Tragedia w Pleszewie. Burmistrz: jesteśmy wstrząśnięci. Zabójstwo w Pleszewie. Burmistrz: jesteśmy wstrząśnięci. W niedzielę 13 lutego doszło w Pleszewie do podwójnego zabójstwa. Zarzuty w tej sprawie usłyszało we wtorek 6 osób, najmłodszy z podejrzanych ma zaledwie 16 lat. Jesteśmy wstrząśnięci. To niesamowita tragedia, mówi w rozmowie z interią.pl burmistrz Pleszewa, Arkadiusz Ptak. Dodaje, że tragedie takie jak ta, wpływają na zachwianie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tego na co dzień spokojnego miejsca. Co pewien czas robimy badania dotyczące jakości życia mieszkańców. Wynika z nich, że czują się w Pleszewie bezpiecznie. Oczywiście po takich tragicznych sytuacjach docierają do nas różne głosy ze strony mieszkańców, szczególnie mówiące o zbyt łatwym dostępie młodzieży do środków odurzających, mówi interi.pl Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa. Kolejne morderstwo w Pleszewie. W sierpniu ubiegłego roku doszło w mieście do innego morderstwa. Wtedy to na terenie ogródków działkowych został zamordowany 43-latek. W sprawie zatrzymano dwóch młodych mężczyzn, 17-latka i 20-latka oraz 26-letnią kobietę. Osoby biorące udział w tamtym zdarzeniu były pod wpływem narkotyków, przypomina burmistrz. Odnosi się także do medialnych doniesień, jakoby w niedzielę w mieście doszło do porachunków gangsterskich. Sami nie wiemy już, jak takie informacje traktować. Pleszew to mała miejscowość, a co chwilę pojawiają się jakieś niestworzone historie na jej temat. Póki nie ma oficjalnego komunikatu ze strony policji czy prokuratury, trudno mówić o powodach tej tragedii, komentuje. Burmistrz przyznaje, że tragiczne zdarzenia wpłynęły negatywnie na wizerunek całego miasta. Tymczasem my prowadzimy szereg działań dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, zauważa. Wylicza, że w mieście gruntownie zmodernizowano monitoring. Obecnie są tam 52 kamery, które obsługuje Straż Miejska. Większość wykroczeń, które mają miejsce w Pleszewie, jest rejestrowanych przez monitoring. Dzięki temu przestępcy zostają ujęci, mówi burmistrz Ptak. Mieliśmy spotkanie z policją, która potwierdziła, że dzięki systemowi monitoringu poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wzrosło, uściśla. Burmistrz: to niesamowita tragedia. W związku z niedzielną tragedią w charakterze podejrzanych zatrzymano 6 mężczyzn. Są to mieszkańcy Pleszewa i okolic w wieku od 16 do 21 lat oraz 1-41-latek. Osobom tym przedstawiono zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zastępca burmistrza Pleszewa, Izabela Świątek, odnosi się do młodego wieku przestępców i mówi, że miasto dokłada wszelkich starań, by nie pozostawiać dzieci i młodzieży samym sobie. Od lat prowadzimy badania diagnozujące uzależnienia wśród młodych ludzi. Na nich opieramy się przy wdrażaniu działań profilaktycznych. Ostatnie przeprowadziliśmy w 2019 roku i jasno wynikało z nich, że dzieci i młodzież mają coraz łatwiejszy dostęp do używek. Nie jest to jednak domena samego Pleszewa, a całej Polski, mówi wiceburmistrz. Dodaje, że w Pleszewie wyniki tych badań nie były na tyle szokujące, by gmina musiała obierać inny plan działania niż dotychczas. Zrobiliśmy konkretne rzeczy, uruchomiliśmy szereg działań. Zrobiliśmy spotkanie, na którym pojawili się wszyscy, którzy działają w kierunku profilaktyki: radni, policja, przedstawiciele szkół, starostwa, poradni, pedagodzy. Po przeanalizowaniu wyników badań instytucje określiły kierunki swoich działań, mówi Świątek. W ostatnich latach w mieście powstało też kilka boisk i kryty basen. To infrastruktura, która ma być alternatywą dla tych młodych ludzi, mówi burmistrz Ptak. Świątek dodaje, że tak naprawdę kluczowe dla ochrony dzieci i młodzieży nie są jednak spotkania, plakaty czy gry, ale prawidłowo działająca i dobra rodzina. Jesteśmy w szoku i jesteśmy zdziwieni tym, co się wydarzyło, mówi. Jesteśmy wstrząśnięci. To niesamowita tragedia, przyznaje też burmistrz Ptak. Rozmawiała Paulina Sowa.